nie wspomniał, że będzie jechał sam gospodarz miasta Chełm. To miała być niespodzianka. Panie, bardzo serdecznie witam. Panów bardzo serdecznie witam. I nie mniej serdecznie witam pana burmistrza, pana doktora. I nie mniej serdecznie witam pana sekretarza Marka Dychtego. A więc proszę państwa, to dla mnie wielki zaszczyt, bo jeszcze ta opalenizna z Chełma tu przyjechała do Bydgoszczy. Wszyscy mnie pytają, tak, z 3 maja, z tego weekendu, wszyscy mnie pytają, gdzie ja to daleko za granicą byłem, a ja nawet gdybym nie chciał, a chcę być ambasadorem Chełma, to ja po prostu mówię, że właśnie jedźcie na Chełm, jedźcie do Chełma, bo na Chełm to tam wiecie, te różne miejsca, ale najpiękniejsze miejsce to dla mnie jest w Chełma, tak, tam gdzie zaczyna się Polska. Proszę państwa, jesteście w unikalnym miejscu. Jest to jedyne tego typu muzeum w Polsce, jedyne tego typu muzeum na świecie. Maleńkie, ale nasze możliwości ekspozycji, nasze możliwości magazynowania powiększają się przez tę piękną bibliotekę, która jest tu niecałe 100 metrów, przejeżdżaliście, i tam też będziemy. Tam też będziemy, chociaż na dłuższą chwilę, bo od naukowców rozpoczynając, a kończąc na tych, którzy po prostu chcą coś interesującego zobaczyć, co mamy w Polsce. To jest to najnowsza biblioteka, najnowocześniejsza biblioteka w Polsce uniwersytecka i warto, żebyście państwo to zobaczyli, bo nawet jeżeli ktoś tam pisze pracę magisterską, doktorską, czy jakąś inną, czy może jakieś opracowanie, to można tutaj przyjść i bez niczego, nikogo nie prosząc, wziąć książkę do ręki, a tego już nie można sobie wyobrazić, żeby przyjść i wziąć książkę do ręki. Bez pytania. Bez pytania, tak. Bez pytania. Zeskanować ją, zrobić ksero, cokolwiek. Przepraszam panienki, bo ja tutaj tak tyłem. Proszę państwa, o historii muzeum może dokończę u góry, bo już wtedy na siedząco. Natomiast powiem krótko. 96 rok, ja dowiaduję się, że w Kanadzie żyje Wanda Poznańska, żona ostatniego konsula generalnego Rzeczypospolitej. To jest ta pani, to jest zdjęcie, które ja osobiście jej zrobiłem. Tak? Proszę państwa. I ona chce spotkać się z jakimś polskim historykiem, bo ma 100 lat. Dziewczyny, panie, drogie, wyglądajcie, jak będziecie miały 100 lat. Przyjadę do Chełma i sprawdzę. A pan burmistrz ma dbać o to, żeby tak dziewczyny wyglądały. Słyszycie? Pan burmistrz mówi w Muzeum Dyplomacji, jedynym w Polsce i na świecie, że będzie dbał o to, żebyście tak panie wyglądały. Wyłączmy te telefony, bo później i państwu to przeszkadza i przedłuża. Otóż tak, proszę państwa. Wanda Poznańska, mając prawie 100 lat, paru miesięcy brakowało, chciała się spotkać z, o właśnie, tak, bo wiem, że jesteście jak w Białym Domu, czy w jakimś innym, powyłączajcie, bo to wszyscy są tacy ważni historykiem, żeby mu przekazać to, czego nie ma w polskich książkach, nie ma w różnych materiałach. I ja tak słucham, to był taki rodzinny nasz obiad na Mazurach, gdzie przyjechał jeden z naszych rodaków, który wybrał emigrację w Kanadzie, doktor medycyny Krzysztof Kiszkiel. I wyobraźcie sobie państwo, jak zaczyna on mówić, co to jest za kobieta, a ja takie uszy i jeszcze oczy większe, bo powiada, ona była osobistą sekretarką Gabriela Narutowicza, ta pani. Nie tylko żona ostatniego konsula generalnego II Rzeczypospolitej Karola Poznańskiego. Ten, który w Londynie aż do końca, czyli do 5 lipca 1945 roku, był konsulem generalnym Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wyobraźcie sobie państwo, on mi mówi, nam mówi, że ona była na traktacie ryskim, ale nie tylko na podpisaniu 18 marca 1921 roku, ale całe pertraktacje od września 1920 roku po 21 rok. On mi mówi, że ona była stenografistką w polskim parlamencie. Wiecie państwo, po 11 listopada 18 roku, kiedy organizowano polski parlament, Sejm i Senat, kiedy organizowane władze, ministerstwa i tak dalej, ona to wszystko zapisywała.
Ona spisywała wszystkie mowy Józefa Piłsudskiego i wszystkich wielkich tamtego czasu. I po prostu u mnie narasta chęć, żeby tę kobietę zobaczyć i posłuchać, co ona nowego by powiedziała.